wszystkim z tej strony PG, a to jest trzecia sesja z Resident Evil 7. Okej, okay, oh my god, jak długo nie było żadnej sesji, ponieważ miałem kurde problemy techniczne i mnie to wkurwia! Ale teraz już jesteśmy w tym, w grze i zajebiście. Jeżeli widzicie, jeżeli jesteście ten, jeżeli zauważacie bez problemów małe szczegóły, I wskakujące tekstury, to pewnie zauważyliście, że mam o jeden nabój mniej tutaj do strzelby niż miałem wcześniej. A to dlatego, że musiałem testować, czy dźwięk się nagrywa. Ponieważ, w sumie to nie, najpierw to ja powiem, no wszystko po kolei, co z tymi... Czemu tak dawno nie było nowych odcinków z RE7? Otóż, próbowałem nagrywać OBS-em, nie? I, dobra, w sumie może pójdę i nawet... dalej, tak jakby, chociaż myślę, że tam może coś będzie się dziać, więc może sobie, że pochodzę po okolicy tylko czy coś, no nie. Otóż ten, próbowałem nagrywać na OBS-ie. Tydzień temu nagrałem nową sesję toło, nagrywam ją drugi raz, no nie. I zgadnijcie co, wszystko się pięknie, ładnie nagrało, ale kurde dźwięku z gry nie było, no nie. No ja pierdolę, ten OBS chyba jest jakiś pojebany. Mimo tego, że ja robiłem wcześniej testy i się nagrywało, a teraz zrobiłem kurde odcinek dwugodzinny prawie. Nie, ponad dwugodzinny i się nie nagrało, więc oh my fucking god, nawet nie wiecie, jak ja byłem wkurwiony. W ten sposób byłem wkurwiony, co to za kurwa scyzoryk, który nawet marychę nie może obciąć. Jakiś tępy, ale no, jak się wsadzi w oko, to można zabić. Tak czy siak, no, i tak, przedwczoraj też chciałem nagrać kolejną sesję z RE7, no nie, bo miałem czas, i też przez OBS-a, no nie, i wyszło na to, że kurwa dźwięk jest, ale dźwięk jest ten, nie jest synchronizowany z grą, no nie, znaczy to jakbym strzelił ze strzelby, no nie, to by się strzeliło, a wy byście kurde 2 sekundy później usłyszeli, i kurde godzinę się z tym kurwa męczyłem, nie wiadomo co robiłem, nie wyszło mi, już miałem dość kurwa, fuck this shit, mogłem się przerzucić na oprogramowanie Elgato, ale już byłem tak wkurwiony, że pomyślałem sobie, nie, może lepiej, nie, lepiej to zrobię pojutrze, czyli to pojutrze jest dzisiaj, więc no, taka jest historia, że dzisiaj mamy dzisiaj i dzisiaj nagrywam i mam nadzieję, że coś z tego będzie, ponieważ jak nie będzie, to się wkurwię i w sumie już wolę nagrywać oprogramowaniem Elgato i żeby mi kurde bugi wywalało podczas dzielenia filmiku, chociaż myślę, że można, zauważyłem, że można przez same Elgato podzielić filmik na kilka części, więc może nawet nie będę musiał z tego, z FreeMake'a korzystać. Całe szczęście. Więc no, taka jest ta historia and we are continuing, ponieważ no kurwa trzeba skontynuować, bo już ja pierdzielę. A naprawdę szkoda, że tamta sesja się nie zachowała, bo ten... Come! Światła ultrafioletowe potrafią takiego kama przyświetlić. Walduś, ty z boku! Let's play! Napisane kamem! O Boże, nie! Walduś, ja zawsze wiedziałem, że ty jesteś jebnięty, ale żeby aż tak? Kurde, ile wiadra białego płynu na to poszło, na tą dekorację, ja pierniczę. Będziemy grać na PlayStation? Nie wiem, czy to słyszycie, ale ja słyszę. Mam nadzieję, że przynajmniej teraz dźwięk się nagra. Dobra, teraz to, co trzeba zrobić, to usiąść w fotelu. Walduś, ty cycu, po raz drugi widzę twój ryj! Nie przybliżaj się tak bardzo, że twoje pory widać, zjebie! Przy okazji może wyciszę ten, w TV, dźwięk, żeby nie wyłapywał mikrofon podwójnie. Zamknij ryj! Czy to mocny full? Nie, to bad plug, ty zboczeńcu. Nie dość, że jeszcze malujesz ściany spermą, to jeszcze chcesz mi wsadzić to w dupę? Ja myślałem, że pooglądamy sobie mecz czy coś, przy mocnym fullu posiedzimy, ale nie, ty jesteś zbereźny! Albo fuck this. Wezmę jednak, włączę dźwięk.
Mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało. O nie! I teraz chcesz zrobić reinkarnację scenki z Higurashi. Nie, nie reinkarnację, jakoś inaczej się mówiło, ale nie. A! No i co mi, co ty sobie myślisz, że ty robisz? Ty sobie ból zadajesz, nie mi. Kim jest Evelyn? Czy to jest ta twoja żona? Jarusia, czy jak ona się nazywała? Nie pamiętam, sorry. Nie obrażaj Mariolki. To moja waifu. Ale mu chcę przypierdolić ten jego krzywy ryj, jak on tak się zbliża. Zresztą skąd ty wiesz, że ja tutaj siedzę jak... Chociaż nie, gdzie jest kamera jakaś? Cycu, kurde! Nie przyklinaj, kurde! Powiem to... A nie, przecież twój tatuś nie żyje, cholera. Matka też! Zabiłem twoich starych! Co myślisz, że po ciebie nie przyjdę? Dokładnie. Dokładnie moje przemyślenia na ten temat. Hell yeah. Dobra. Więc no, teraz będzie się działo. Najpierw Ferdek, potem Halina, teraz Marihuana i Walduś. O! No właśnie. Pułapki trzeba na nie uważać. I trzeba robić tak. Ależ oczywiście, że mam dobre oko. I cieszę się, że odzyskałem mój nabój do strzelby, który zmarnowałem, by zobaczyć, czy gra na pewno nagrywa się dźwięk, czy nie. Więc no, tak czy owak. Trzeba być ostrożnym w ciul, chyba że chcemy, żeby nam łeb wybuchło. Widać, że Walduś to jest wybuchowy chłopiec. Jak Władek. Kim jest Władek? Nie wiem, kim jest Władek, ale wiem jedno, on jest wybuchowy. Tutaj coś jest, wait. O. Właśnie, zestaw naprawczy. To znalazłem wcześniej i jak nagrywałem wcześniej i powiedziałem, że oh my god, to jest tutaj taki przedmiot tutaj i tak jest. Znalazłem po raz pierwszy wcześniej to. I o chuj. Dobra, tego nie zauważyłem, ty gnoju jeden. Ha! Ale mam I got the moves like Jagger i ominąłem to. W sumie nawet mogę chyba pomijać bardziej te bomby niż je zestrzeliwać, no ale ja wolę być bezpieczny na 100%. O, tutaj jest bardzo fajna rzecz. Amunicja pistoletowa. By the way, od teraz w tej grze będą pojawiać się wybuchowe te pudła. I trzeba uważać na nie. Tak jak powiedziałem, trzeba na nie uważać, ale nie tak jak ja to zrobiłem. Ponieważ no, one wybuchają. Cweluch jeden. Co my tu mamy? W sumie jakby można było skakać, to bym może i przeskoczył to tak naprawdę, ale... Kurwa, gdzie tu? O, dobra, jest jedna bomba. I teraz mogę kucnąć. I rozbroję jeszcze tą. Ponieważ jestem pewien, że jakbym chciał się wrócić czy coś, to bym o niej zapomniał i bym mój zjebany ryj się o nią zahaczył. Dobra. Tak. Tu jest bardzo fajna rzecz. Ponieważ tutaj jest kolejna pułapka. Widzicie to? To w nas jebnie. Więc trzeba uważać. Później, w sumie jak po raz pierwszy w to grałem, to zauważyłem i wiedziałem, że coś będzie tu nie tak. Okej. Nie wymawiaj tego ciągu cyfr przede mną, gnoju. Ja już wiem, na jakie strony wchodzisz. Ja już wiem. Ale niech będzie. Przy okazji fajne dźwięki ze starych rezydentów, nie? I?
I... Ha! Nie trafiłeś, gnoju, widzisz? Widzisz, ja wiem. Ja wiem, co tu się dzieje. Za pierwszym razem, jak grałem, też wiedziałem. Więc, o. Zapomniałem, że te drzwi się otwierają. Dobra, nieważne. Kurwa. Przeklęta strona, nie wchodźcie tam. Ponieważ tylko zamiast 0 trzeba wpisać E. Lukas, ty chuju! Nie, jaki Lukas? To kanonicznie Walduś. No przecież, ja pierdzielę, co ja? O, właśnie. Saper myli się tylko raz, więc trzeba na odległość teraz zestrzeliwać te skrzynie, bo nigdy nie wiadomo. Mam dużo amunicji, więc mogę szaleć nią, ile wlezie, ponieważ no... I am the best! Jestem taki najlepszy, że nawet w tej szafce niczego... Mogę się tu ukryć? Nie, tu nie jest Outlast, ani Amnezja. Nienawidzę, kurde, gier, w których nie masz możliwości obrony. To jest takie wkurwiające, bo w sumie no już samo to, jak coś mnie gania, to ja bardziej się wkurwiam, niż mnie to straszy tak naprawdę. W sumie nawet... O, wait. W sumie nawet, no, to było... można zobaczyć bardzo często, jak przechodziłem tą grę w tym let's playu, co nie? Taki już jestem. Kurwa, co mnie?! No ja... Dobra. Otwieraj mordę, bo mnie wkurwiłeś. Widzicie? Już, kurde, jakieś gówno chciało mnie ganiać, jebnęło mnie i mnie wkurwiło. No ja pierdolę. Nie trzeba było mnie wkurwiać, jestem niebezpieczny. I uzbrojony po zęby. Dopóki mam amunicję. Okidoki. O, chwila. Co? Co mnie jebnęło? Co mnie jebnęło? Jesus fucking Christ, muszę się healnąć. Całe szczęście mogę zwykłego tego... mogę polać się zwykłym spirytem? No what the fuck! To nie fair, myślałem, że mnie nie dotknie. No kurwa! Myślałem, że jestem wystarczająco daleko. No dobra. W ten oto sposób ja, PG Pro Gamer, straciłem dwa hile. Ponieważ jestem głupi. Dobra, to miałem farta tutaj. Bym stracił znowu HP. Ale całe szczęście, moje progamerowskie szczęście mnie ocaliło. Całe szczęście, że mnie szczę... O, shit! Dobra, to mnie trochę... ten... podskoczyłem, I don't... O, mogłem, kurwa, zostawić tą bombę, oni by wlezli na nią i by dostali... No, oni, bo jeszcze drugi pewnie jest tam. Pamiętam, że było dwóch. To też była, kurde, zarąbisty moment poprzedniego... tej poprzedniej sesji, której nagrywałem, no nie... która się nie nagrała jak trzeba. To oni, kurde, wlezli na tą bombę i się wysadzili we dwóch. No nie. No ja pierdziu. Nie skacz! Masz. Ale no, hej, też nieźle poszło. Stracili głowę dla mnie, bo jestem taki szeksi. Wy jesteście brzydale. Ja bym dla was głowy nie stracił. Jesteście zaropiali. Tak. O, shit! O, co to się dzieje, że ja, kurde, tak hedy walę? Nie może być. A to oznacza, że może jak teraz idzie mi dobrze, to pewnie coś później się spierniczy. Dobra, tego akurat nie widziałem nigdy. Znalazłem nowy przedmiot. O, i przypominam sobie, co tutaj było. Która godzina? O, wait, 14 minut! Ja tutaj... Jak nagrywałem wcześniej, to jak doszedłem tutaj, to było pół godziny. Jesus! I am Sonic! I am the speed! Przy okazji jeszcze nie będziemy zeskakiwać tam na dół, bo szykuje się boss fight. No nie. Z takim dużym, kurde, grubym zaropielcem, który żyga. Silne chemikalia. A właśnie, to przypomniało mi się coś, że tutaj
możemy zrobić te do granatnika ammo. Przypomniało mi się. Bo ten... zresztą pokażę wam teraz. Połącz, widzicie? Trzeba wcisnąć R1 i mamy... O, listę dołączenia. To jest takie przydatne. Silne chemikalia i paliwo stałe. Paliwo mam akurat od Groma, więc... no i właśnie też taka anegdota fajna. Może fajna, nie wiem, czy będzie fajna, ale hej. Podczas nagrywania poprzedniego zjebałem i... zamiast tego pocisków zrobiłem chyba to. Nie, czekaj. Silne chemikalia połączyłem. O, silne naboje zrobiłem. O, zamiast tego, ponieważ mi się jebło. Ale teraz tak się nie stanie. Wait, kasety żeśmy nie obejrzeli. Trzeba będzie to zobaczyć. I przy okazji. Dobra, nie. Po kolei. Czy ja mam marihuanę? Nie jestem pewien, że mam marihuanę. Nie mam, dobra. Tak, trzeba wziąć. Jeszcze ammo do magnuma zostawię, chociaż w sumie chyba nawet nie wiem, czy już będziemy mieli okazję tego magnuma wziąć, bo tylko 2 starożytne monety mam, a tam 9 było wymaganych. Chyba już zjebałem, ale to nic. I tak nawet bez magnuma damy sobie rady. Damy sobie radę. Więc tak, po pierwsze, paliwo stałe. O, proszę bardzo. Zrobione. Po drugie... czy ja coś chcę jeszcze zrobić? Chyba niezbyt. Dobra, po drugie muszę ogarnąć tą kasetę. Ponieważ, no, w sumie nawet nie muszę, bo ona nam daje tylko hasło do późniejszego etapu giery, ale z drugiej strony, no, można sobie obejrzeć, bo jest całkiem spoko. Let's do this. Nie, w sumie to ja wiem, bo ja tą kasetę w 15 minut przeszedłem, więc w sumie to ma sens, że tak szybko doszedłem tutaj. Ponieważ nie zrobiłem kasety wcześniej. Ale teraz ją zrobię i pewnie się wyrówna czas. Ogólnie ta kaseta jest całkiem spoko, bo zawiera coś, co bardzo lubię. O, właśnie. Znaczy nie BDSM, no nie? Przeczytałem, masz cholernego furaska. Nie fuksa, ja pierdzielę. Nie rób mi krzywdy, Walduś! Tak, by the way, ten koleś, którego on sobie wziął, to jest ten kamerzysta, z którym graliśmy na samym początku gry w pierwszej kasecie, no nie? To jest on. I kurwa, czemu mój pad jest tak upierdolony, jak ja tego nienawidzę? No, w sumie nawet w dokumentach chyba można zobaczyć, że... Czy nie, w sumie właśnie najgorsze jest to, że ja teraz nie wiem, co ja mogę powiedzieć, a co nie, bo ja kurde tej jednej sesji nie zrobiłem, powtarzam i nie pamiętam, czy to jest już pokazane, czy będzie dopiero, jest najgorsze. Ale dostaliśmy świeczkę i tak, ta sekcja to mniej więcej escape room. Escape roomy są zarąbiste, lubię je bardzo. I można całkiem szybko go rozwiązać tak naprawdę, chociaż jak grałem po raz pierwszy, to głowiłem się nad tym gównem od Groma. No, to będzie szybkie. Ale no, jak przychodziłem tu podczas tej sesji, no nie legendarnej, którą muszę powtarzać, kiedy to przychodziłem, to w sumie całkiem szybko mi poszło mimo wszystko. O, dziękuję, Walduś, jesteś taki dobry. Ale hej, nie mówi się tak brzydko. Tak czy siak, no, ja jestem ciekaw, z czego ten tort jest zrobiony, bo niby no na zewnątrz wygląda apetycznie, ale wewnątrz to może jest jakiś beton polany śmietaną czy coś, no nie? Chociaż jakby to był kawałek betonu, to by się chyba stół załamał. Happy fucking birthday, got light! I tak właśnie temu palacz miałby kurde przewagę nad tym wszystkim, ponieważ mógłby wszystko sobie pominąć, wszystkie zagadki. Dobra, no więc tak, trzeba zapalić z powrotem tą cholerną świczkę.
Trzeba zrobić tak. Podpalić tą linę. Bo wcześniej nie mogliśmy tego zrobić, oczywiście, bo nie mieliśmy aktywowanego wszystkiego. Bo w sumie zanim przeszliśmy pod tym, to mogliśmy sobie trochę poeksplorować, nie? I, no i oczywiście tutaj, no, nie można było nic robić. Balony! O, zaraz ci je wszystkie pęknę, Walduś. Ja wiem, ile kasy musiałeś na nie wydawać. A teraz, kurde, wydasz w proch balon. W popłoch, ponieważ, kurde, ja je wszystkie pęknę i będzie, kurde, będzie ciężko otworzyć bez hasła. Ja hasło znam. Właśnie, w sumie, no, ta cała sekcja escape roomowa jest tylko po to, żeby dostać to hasło. No nie, bo będzie nam później potrzebne. A tutaj zrobimy coś głupiego. Sadzimy balon. I oczywiście odejść nie możemy. Patrz, jakie kolce ma. I co? Zobacz, masz wbity teraz gwóźdź w rękę i jesteś z siebie zadowolony? No dziękuję bardzo. I jeszcze pióro w siusiaka. Jak boli. To kurwa trzeba tutaj uważać na to, co się robi. Zresztą jak nosiłeś ten balon, to czy nie mogłeś wyczuć, że tam jakieś gwoździe są czy coś? To jest naprawdę głupie. No kurwa, miałeś go w inwentarzu. Mogę pęknąć te balony? Nie mogę. Dobra, pióro, tak? Pióro trzeba do klauna zabrać. Tutaj? Jak to nie pasuje? A, no tak. A, do klauna jeszcze coś trzeba, parę rzeczy. Jedną znajdziemy w kiblu! Jestem jak James Sunderland. Grzebie w gównie. I czemu te splasze takie spikselizowane były? Dobra, brudny teleskop. Nam się to przyda. W sumie no, przejdźmy jeszcze raz przez Teo. Przez to. Chociaż nie, czekaj. Nie no, pióro, dobra. Stój. Użyj teleskopu. Trzeba tutaj wejść pod... Kurwa. Gdzie jestem? A, sufit, ja pierdolę. Dobra. Nie, stój. Zrobimy tak. I teraz tak. Teleskop trzeba użyć z tym ekranem, by zobaczyć magiczne te. Więc tak, Sayori, ptaszek i dzwon, chyba, czy tam filar, nie wiem, na filarze, i płód. Dobra, tego trzeba użyć tutaj. Więc tak, Sayori, ptaszek na dzwonie, czy tam na czym, i płód. Otwarte. Tego hasła akurat nie pamiętałem. Haha, słomiana lalka. You. Nie jestem słomianą lalką. Chociaż jestem tak bystry jak słoma. Sztuczny palec. Mam nadzieję, że nie pokazywał nam faka. A w sumie zapalę tu świeczkę, bo nie ma co. Nie, kurde, niepotrzebnie ją zapalałem. Bo jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedną rzecz nie wziąłem. Ciebie. I sraka się leje z beczki. Oh my god. Teraz mogę zapalić chyba. Chyba, nie jestem pewien. Dobra, więc tak, teraz z klaunem trzeba się pobawić. Dajmy mu palca. Dajmy mu pióro. Nie pasuje. No to dobra, najpierw zróbmy tak. Ponieważ widzę wszystko, muszę po kolei robić. Mimo tego, że wiem, co będzie się działo. Teraz dajmy mu pióro, bo teraz magicznie możemy mu dać, a wcześniej nie mogliśmy. No i oczywiście znowu jakaś zjebana rzecz nam się stanie. Co ty robisz? Co ty robisz?
Nie rób mi krzywdy, Pennywise! Wiem, że robię o tobie challenge w internecie, ale... Baby Stando! Spójrz na swoją rękę. Loser! Nie, ja jestem winner. Tak, trzeba tam ogarnąć to hasło. W sumie już zaraz ten, przejdziemy całą tą. Happy! Chwila, mam pomysł. Zrobię jakieś zabawne słowo. Cuc! Chciałem zrobić cyc, ale tutaj Y nie ma i to jest wkurwiające. Walduś, ty o wszystkim pomyślałeś. Cycades! Dobra, loser, tak? Ry. Proszę bardzo. Napisałem twoje imię, Walduś. Mam nadzieję, że jesteś ze mnie dumny, że potrafię pisać. Tak, ten zawór zabieramy tam, gdzie jest magiczny deszcz. Ja jestem Miss Mokrego Podkoszulka. Dobra, i... Nie, nie teleskop, debilu. O. Proszę bardzo. W ten sposób zakręcimy wodę, która nie będzie nam sielała za każdym razem, jak tędy przejdziemy. Zapalamy świeczkę, sadzamy na tort i to by było na tyle. Jesteśmy mistrzami escape roomu, czyż to nie jest piękne? Nawet śpiewają dla nas. I oczywiście znowu, o, nie mogę się ruszyć, a! Ja wiem, że jestem hot, ale aż tak bardzo? O, no i zajebiście, i już po nas. Dobra, to by było na tyle. Lepiej się ogrzać. Czy tak wygląda piekło? Czy może tak wygląda niebo? Biedny pan kamerzysta, nie dość, że poszedł za kraty, to jeszcze go spalili żywcem. Nie, zaraz, to nie ten kamerzysta. Happy birthday! No i kurde, ja ostatnią rzeczą, którą potrzebowałem, to widok na kroczy Waldusia, no ja pierdolę. I to by było na tyle, 28, no dobra, no to można powiedzieć, że no teraz się wszystko wyrównało, jeżeli chodzi o szybkość przejścia tego momentu, więc hej, przy okazji trochę jeszcze się ten gubiłem w pewnym miejscu gry, więc być może mój personal best pobije, kto wie. W sumie nigdy nie myślałem, żeby, no w sumie, no nie, no czasami może myślałem, żeby zrobić jakiegoś speedruna czy coś, ale... Nie lubię, jak mnie czas goni i to ja wolę przychodzić giery normalnie. No nie. You know. Chociaż no, tak jak powiedziałem, ja tą gierę zamierzam oplatynować kiedyś, nie? Więc kasetę mogę już wsadzić z powrotem, skoro ją obejrzeliśmy. To było bardzo miłe przedstawienie, Walduś. Powinieneś, kurde, w tym, w pile zagrać. Właśnie, musimy naprawić pewien pistolet. Mamy zepsuty pistolet, nie? Gdzie on, kurde, jest? Jest tutaj. Dobra, więc robimy tak. I mamy kolejną broń. Będę go nosił ze sobą, bo najpierw chcę wymarnować ten pistolet, ponieważ nie możemy oczywiście wyjmować ammo z tego... z naszych broni, no nie, o, i to byłoby trochę marnotrawstwo, jakbym zostawił te 10 naboi w skrzynce, żeby się gniły, właśnie by the way save'ne. Widzicie, to są te moje dwa poprzednie save'y, które zrobiłem. Napiszę, nadpiszę ten plik, ponieważ no,
I tak już, no w sumie to nawet chyba i tutaj byłem. Strefa testów, przygotuj surowice. Możliwe. Albo nie, fuck this shit, zostawię. Bo jednak to jest zmarnowany slot trochę. Kurwa. Przepraszam, bo ten, czknąłem. Całe szczęście mam trochę picia w postaci soku pomarańczowego, nie monsterka. Mam jeszcze wodę gazowaną chyba. Nie, nie mam, wypitą mam. Świniak! Mam nadzieję, że to świnka Peppa, bo ona tylko na rżnięcie zasługuje tak naprawdę. O mój Boże, ona jest nieletnia, ale co tam. Jestem Super Mario. Tylko, że zamiast skakać, to umiem zeskakiwać. Dobra, więc tak. To, co polecam najpierw zrobić, to ogarnięcie wszystkich skrzyń, które tutaj mamy. Żeby później nie musieć na łeb, na szyję biegać. Z językiem wywieszonym na twarzy, gdy będzie walka z żygającym panem. A dobra. W sumie nawet i ten. I tak musieliśmy tutaj biegać, bo musimy ten akumulator wsadzić. No kurwa! Właśnie, protip, jak chcecie wiedzieć, które skrzynki wybuchają, które nie, stójcie przy nich i nasłuchujcie, bo słychać tam cykanie czy coś, no nie. Ale no, jako że ja nie słyszę go, ponieważ w sumie mam chemikalia chyba w tym, w inwentarzu. Ale kurde, teraz ci nie wrócę, ja pierdzielę. Trudno, dobra. Więc no, nasłuchujcie, no nie. Chociaż ja tam tego zbytnio cykania nigdy nie mogę usłyszeć, jak nagrywam, ponieważ no, nie wiem czemu, czy nie wyłapuję, czy coś, ale no. Akumulator. Fuck. Coś spierdoliłem niechcący. Yes! Let's do this! Zapasy na gołe klaty! Ta, regulamin, kurwa, wypierdalaj. Twój jedyny regulamin to mój śród między twoimi oczami. Przydałby mi się... O, jest! Dobra, więc tak. Prawdziwi dżentelmeni nie żygają na innych. Kurwa, nie trafiłem jednym. Oczywiście, jako że Ethan rusza się jak jebana ślamazara, to nie mogłem tego uniknąć. Dobra. No ja pierdolę! Co?! Mój Boże! Dobra, ja tutaj nie padłem wcześniej, padłem w innym momencie, ale to chyba no... No to zwiastuje to, jak zajebiście będzie mi szło przez resztę gry, czyż nie? Oh my fucking god.